Seniorze, pamiętaj, twój dom twoją twierdzą. Nie otwieraj drzwi obcym, upewnij się, z kim rozmawiasz. Starsza, przemiła pani prezentuje karty z hasłami mającymi na celu uchronić seniorów przed niebezpieczeństwem płynącym ze strony oszustów, którzy niestety coraz częściej czyhają na naiwność emerytów. Policjanci cały czas otrzymują zgłoszenia od starszych osób, które padły ofiarą przestępstwa i cały czas apelują do naszych seniorów o to, żeby zachowywali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o sytuacji, w których ktoś puka do naszych drzwi i pod różnym pozorem próbuje wejść do środka, na przykład podając się za hydraulika, przedstawiciela energetyki, zanim kogoś takiego wpuścimy do domu, musimy dokładnie zweryfikować jego tożsamość, czyli najlepiej zadzwonić do firmy, za której przedstawiciela się podaje i potwierdzić, że faktycznie są wykonywane jakieś prace, ale najlepiej, zanim kogoś wpuścimy, poprosić o pomoc na przykład życzliwego sąsiada, który będzie razem z nami w domu i przypilnuje, żeby nic złego się nie stało. Na początku sierpnia dwoje mieszkańców Konina właśnie w ten sposób straciło kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Równie ważnym jest zachowywanie się w odpowiedni sposób, jeżeli na przykład dzwoni do nas telefon i słyszymy w słuchawce głos, że na przykład dzwoni policjant prosząc o pomoc w policyjnej akcji, bądź też głos w słuchawce informuje nas, że nasze pieniądze w banku są zagrożone, należy je wypłacić i przekazać do policyjnego depozytu. Wtedy możemy mieć na 100% pewność, że rozmawiamy z oszustem, ponieważ policjanci nigdy nie proszą o pomoc w żadnych swoich akcjach, a tym bardziej nigdy nie proszą o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy. Jeżeli mamy takie telefony, należy się niezwłocznie rozłączyć i o wszystkim poinformować policjantów pod numerem alarmowym 112. Seniorzy to grupa społeczna, która najszybciej pada ofiarami oszustów i jest najbardziej podatna na działanie grup przestępczych. W ostatnim czasie najczęstszą ofiarą oszustów padają właśnie starsi ludzie. Dlaczego tak bywa? Jak pani myśli, z czego to wynika? Nie wiem, jest po prostu za dużo oszustów. I są po prostu, nie wiem, naiwni i łatwowierni, tak? I wierzą, chcą, żeby ta osoba przyszła, porozmawiała z nimi po prostu, tak? Gdyby dzieci się zajmowały bardziej rodzicami, przebywały z nimi, to myślę, że byłoby inaczej. Myślę, że z naiwności, z takiego podejścia, bardzo z zaufaniem do wszelkich osób, które do nich pukają. No ale główna przyczyna to na pewno naiwność. Ludzie są ufni, a zwłaszcza Polacy. Oni po prostu, no nie wiem, no sami chcą być w porządku i chcą zaufać. Ja w sumie taka sama jestem, że córcia łapie się na tym, że mówi, mamuś, weź tam torebkę, tak? Mówi, nie bądź taka odważna i tak dalej. Po prostu ufam ludziom i być może dlatego. Poza tym nie umiem określić jednoznacznie, tak? Czy ludzie no starsi jeszcze, ta elektronika, telefony, jeszcze to wszystko nie funkcjonuje u nich, także no a poza tym mówię, no ufają, Polacy mają to gdzieś tam we krwi. A jak należałoby zapobiec tym sytuacjom? Jak można uchronić? Więcej jakichś takich konferencji, szkoleń przez policję, przez jakieś ośrodki, MOPS, takie, które by mogły jakoś przekonać te osoby starsze do tego, żeby jednak nie otwierały, nie ufały i były bardzo ostrożne. Rozmowa z dziećmi, z wnukami, żeby po prostu uczulać te starsze osoby, tak? Żeby nie otwierały drzwi, nie podpisywały nikogo w ciemno, gdzieś z sobą niech biorą jakąś zaufaną osobę, żeby bardziej mieć ten święty spokój, tak, że wszystko jest w porządku. Chwila rozwagi w sytuacji stresu, zimna krew i kontakt z najbliższą jednostką policji. Tyle wystarczy, aby przestępca zrezygnował. Reszta w rękach mundurowych.